Dzień dobry, witam w weekendowym vlogu. Na samym wstępie, jeżeli widzicie, że moja twarz i jej kolor odcina się od szyi czy od dłoni, tak, jestem tego świadoma. Jestem w trakcie testowania nowego podkładu i troszeczkę kolorystyka nie pykła, ale to pomijmy. Zaraz będę szła się ogarniać, myć, kąpać i myć włosy, ale kupiłam w Lidlu z Hairy Lens, to są ich nowości, wcierkę. Wcierka przypadła mi do gustu pod względem składowym oraz ich szampony. Na razie inne szampony mam, ale nie ukrywam, szampony tej marki chciałabym wypróbować z tego względu, że tam dwie wersje są oparte o izetionian, a moje włosy lubią izetionian, także chcę przetestować. Ale aktualnie od jakiegoś czasu nie mam żadnej wcierki. Wspominałam Wam w aktualizacji pielęgnacji włosowej, że szukam wcierki, która miałaby mieć takie właściwości kojące. I ta wcierka ma pobudzać włosy do wzrostu przede wszystkim, ale po tym, co widzę w składzie, to ona już na drugim miejscu w składzie ma ekstrakt z rumianku. A rumianek ma właściwości łagodzące, stąd pomyślałam, że może jednak to będzie miało takie właściwości uspokajające troszkę skórę głowy. Jest kapsaicyna, kapsaicyna, ekstrakt z papryczki, jeżeli dobrze kojarzę. A nie, jest, że tutaj opisują po prostu jako kapsaicyna. Okej, no to w takim razie mówmy tak, producent, czyli jest tutaj kapsaicyna. Także pobudzenie wzrostu włosów, jest pokrzywa, także też pobudzenie wzrostu włosów, ale kolejne tutaj miejsce w składzie to jest sok z aloesu i gliceryna. Widzę, że są tutaj takie substancje jak kompleks witamin z grupy B, ale jest pantenol, no jako właśnie jedna z witamin z grupy B, to jest B5, czyli też działanie takie łagodzące, więc powiem Wam, że ogólnie patrząc w skład tej wcierki uznałam, że okej, ona ma właściwości pobudzające wzrost, ale jest tutaj mnóstwo też substancji, które ma mieć właściwości łagodzące. No i właśnie, ponieważ ten makijaż mi coś dzisiaj nie pyknął i tak zaraz idę się myć, dlatego też włosy mam takie nieogarnięte, spróbujmy sobie wspólnie, co to jest za wciereczka, czy ona w ogóle jakkolwiek pachnie, jak ten atomizer się zachowuje, zobaczmy go. Okej, jest taka przyjemna mgiełka. Bardzo świeży zapach, ojej. Piękny na lato, mega świeży, nie jest to ani żadna morska bryza, ani nic leśnego, ale nic owocowego. Nic, może kwiaty, może coś konwalia, białe kwiaty, ale nie jest to takie typowo charakterystyczne. Coś pomiędzy białymi kwiatami, morską bryzą, a ogórkiem. Coś w te klimaty bym szła. Ale nic spożywczego. No dobra, zobaczmy sobie w ogóle, jak to się aplikuje, czy przetłuszcza włosy. Zawsze jak się dużo wcierki nałoży, to jest wiadomo, mokro, więc ona musi wyschnąć. Ale no tak, wiecie, pomyślałam sobie, zobaczmy. Tak, memiczek jest za mną i się troszkę stresuje, że ja tutaj czymś pryskam. Memciu, matka się psika, żeby mieć taką piękną grzywę, jaką ty po prostu masz z natury. Ale powiem Wam, wydaje mi się, że to jest taki właśnie lekki produkt. Nie czuję żadnej tłustości. Po prostu włosy w tym momencie sobie zwilżyłam tą wciereczką. No przyznam, że jak na takie pierwsze użycie wydaje się być bardzo ciekawa. Dam jej chwilę czasu. Nie wiem, poczekam z pół godzinki, pójdę myć te włosy. Zobaczę, czy coś mi będzie, nie wiem, swędziało, podrażniało, alergizowało, ale już przy tym dosłownie, nie wiem, pół minuty temu aplikacji nie czuję, żeby jakiekolwiek było swędzenie, jakieś zaognienie. Wrócę do Was za jakiś czas i powiem Wam, jak się spisała. Wróciłam po kilku godzinach. Sprawdzimy, jak na włosach, bo ja po umyciu tą wciereczkę sobie znowu zaaplikowałam na skórę głowy. Także teraz będę odciskać loki, użyję do tego odżywki Alterra. Na chwilę obecną lepiej mi się jednak odciska loki w odżywkę, więc gniotku, gniotku. I zaraz zobaczymy, co mi wyszło. Okej, więc ogólnie objętość jest, ładnie są włosy uniesione, patrzę sobie właśnie tak w lusterko, więc ładnie są włosy uniesione, wygląda to naprawdę nieźle. Kamerka przestała mnie śledzić, okej, teraz będzie lepiej widać.
Także objętość została zachowana. Nie widzę, żeby te włosy w tym momencie były jakieś bardziej przetłuszczone, więc zapowiada się całkiem nieźle. Przy dłuższym stosowaniu, wiadomo, opowiem Wam na jej temat więcej, ale pierwsze wrażenie pozytywne. Natomiast moja fryzura, kształt pozostawia już wiele do życzenia. Także jeszcze w tym weekendowym vlogu odwiedzimy Pawła i zobaczymy, co mi zaproponuje i co mi tam na głowie wyczaruje. Ale to dopiero za kilka dni. Widzimy się już za chwilę, już niebawem, a ja tymczasem, ponieważ jest sobota, przychodzę do nagrywania filmów i będę nagrywać film o tym, co jest w DM, także subskrybujcie, wyczekujcie, bo tego typu filmy będą pojawiać się na kanale. Nadeszła wiekopomna chwila. Postanowiłam wybrać się na basen. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, no ale czas się trochę poruszać. No nie uwierzycie. Słuchajcie, chyba jest basen zamknięty. Są jakieś remonty, albo mi się zdaje. Wszystko jest ogrodzone. Nie, jest jakieś przejście. Dobra, zobaczymy. Seryjnie, nie uwierzycie, zamknięte. Ja czytałam, że miał być w Sosnowcu remont właśnie basenu całkowity, ale pisałam na internecie, że jest otwarty. Więc musiałam się natrafić na jakieś nieaktualne informacje albo jakieś błędne. No bo ewidentnie wszystko jest pozamykane. Także tak to jest. Takie są moje zrządzenia losu. Widzicie, że ja nawet jak chcę poćwiczyć, chcę popływać, chcę się poruszać, to po prostu cały kosmos i wszechświat mi mówi: nie, bądź sobie leniuszkiem. O matko, powiem wam, że ale śmiechowo. No dobra, całe szczęście jesteśmy na Śląsku. Aglomeracji śląskiej, basenów jest pod dostatkiem, miast jest pod dostatkiem. Zaraz spróbuję znaleźć sobie na internecie jakiś inny basen i spróbuję podjechać. No bo ewidentnie jest tutaj wszystko pozamykane. I nawet tutaj jest właśnie jakieś ogłoszenie, że inwestycja powstaje dzięki unijnej pożyczce rewitalizacyjnej. Bywa. Okej, więc Jaworzno, kryta pływalnia. Tego mi było trzeba, ale zapłaciłam drogo. Kręcono włosy, włosing nie pomaga, będę musiała ogarnąć jakąś szybszą metodę ogarniania sobie włosów. Niemniej jednak na pewno jeszcze przyjadę. Bytom? A to prawdopodobnie może oznaczać tylko jedno, czyli idziemy na paznokcie do Olgi. Aktualizacja mieszkania.
W miarę uprzątnięte, bo jutro przychodzi ekipa, która będzie robiła podłogi, także jutro będą wylewki robione. No, czekamy. Jutro wybieram się na odświeżenie makijażu permanentnego, więc teraz przychodzę do Was w zrobionym, całodziennym makijażu. Możecie zobaczyć w tym momencie, jak moje brwi wyglądają, kiedy jest na nich makijaż. Po roku od makijażu permanentnego ja już troszeczkę muszę go poprawiać sobie kredką przy końcówce. Stawiam sobie brwi na żel, więc możecie zobaczyć tak w tym momencie makijaż permanentny plus makijaż kosmetyka mi się prezentuje. No i pomyślałam, że przy tej okazji pokażę Wam, jaka jest różnica właśnie, jak wygląda makijaż permanentny po roku, przed makijażem po, czyli zmyjemy sobie jedną brew. Używam w tym momencie z Inni Mini balsamu. Także od razu sobie zmyjemy jedną brew. Kurczę, nie wziąłam sobie lusterka. Więc mam nadzieję, że nie będzie jakiejś wtopy wielkiej, ale chcę, żebyście to zobaczyły, bo być może któreś z Was są zainteresowane, ale obawiają się. Ja też na przykład pamiętam, że jedną z rzeczy, których się obawiałam, to to, jak makijaż permanentny wygląda po roku, czy nie jest jakiś zielony albo niebieski, czy potem się to da jakoś normalnie odświeżyć. O, więc tak wygląda makijaż permanentny po roku. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak nie patrzę do lusterka. Ale wiecie co, idę na sekundę do łazienki, zobaczę, czy dobrze wszystko zmyłam i zaraz do Was wrócę. Dobra, więc wszystko jest w porządku. Więc tak możecie zobaczyć, jak wygląda sobie makijaż permanentny po roku, kiedy już no, wymaga odświeżenia, po prostu jako takiego wzmocnienia też w momencie, kiedy te moje włoski nie są postawione do góry, jak oprawa oka się prezentuje, właśnie w porównaniu do tego, kiedy makijaż mam zrobiony. No, widać, że ta końcóweczka jest właśnie mocniejsza niż tutaj, więc zaraz zmyję sobie cały makijaż i jeszcze do Was wrócę, żebyście mogły zobaczyć sauté, jak wygląda makijaż permanentny po roku. I twarz sauté, bez żadnego makijażu, więc w taki sposób wygląda makijaż permanentny po roku. Jest bledszy niż był na samym początku, ale właśnie dzięki temu, że wciąż jest zauważalny ten kontur, to rano nie ma problemu, żeby tam trochę kredką gdzieś sobie trochę, wiecie, dwa ruchy i makijaż gotowy. Nie muszę, tak miałam kiedyś, kiedy nie nosiłam makijażu permanentnego i ja nie mam praktycznie połowy swoich brwi, tak mam po prostu, no to musiałam bawić się z tym, żeby nadawać kształt i żeby to jakoś wyglądało i żeby te brwi były symetryczne. Nie mam talentu w ogóle artystycznego, więc zawsze te brwi wychodziły mi jakieś przedziwne i totalnie niedopasowane do twarzy, a teraz jest kontur, wiem sobie gdzie poprawić i jest cudownie. Mogłabym oczywiście jeszcze dłużej przetrzymać ten makijaż permanentny, nie ma problemu. Niemniej jednak odświeżanie co roku jest wskazane, żeby też i pani linergistce się łatwiej pracowało i żeby ten makijaż jednak wciąż dobrze wyglądał w kolejnych miesiącach. Też żeby pani linergistka widziała, jak ten pigment się wytraca, czy on jest dobrze dopasowany do koloru naszej skóry, jak ta skóra pracuje. Więc raz w roku jest wskazane, żeby po prostu makijaż permanentny odświeżyć, więc jutro zabieram Wam ze sobą i będziemy odświeżać makijażyk permanentny Virgo Contour we Wrocławiu. Pani Karolina się bardzo rozwinęła. Pozwoliła mi rzucić okiem tutaj na salę taką, gdzie szkoli dziewczyny, które się przygotowują do zawodu linergistki, a zaraz będziemy zaczynać zabieg. Jestem brwiaczkiem, tak prezentują się brwi permanentne tuż po zabiegu. I odbiegając troszeczkę od tematu makijażu permanentnego,
Trafiłam na TVN Uwaga na świetny reportaż na temat zmniejszania nosu kortyzonem krystalicznym, czyli sterydem. I ja wiem, że wiele osób kusi takie nieoperacyjne, niechirurgiczne zmniejszanie, korygowanie nosa, natomiast jest to metoda, która nie jest zatwierdzona przez ani uznana przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, wręcz przestrzegają przed tym zabiegiem i właśnie ten reportaż Uwagi w bardzo przystępny sposób obrazuje, z czym jest problem, także podlinkuję Wam w opisie pod tym filmem do tego reportażu właśnie link, że te z Was, które na przykład rozważały ten zabieg, no żeby się mogły po prostu zapoznać. Ja też na przykład dostawałam bardzo dużo pytań, no, że po co robiłaś operację nosa, nie lepiej było to zrobić tym kortyzonem, przecież byłoby taniej i mniej inwazyjnie. No właśnie w przypadku chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej nie zawsze mniej inwazyjnie oznacza faktycznie lepiej. Są pewnego rodzaju zabiegi, które jednak, jeżeli wykonane są w bardziej inwazyjny sposób, mimo wszystko na przykład ta metoda jest bardziej uznana, bardziej bezpieczna, pomimo tego, że na przykład jest wykonywana w bardziej rozległy sposób, ale bardziej może być kontrolowana przez lekarza i jest już na tyle długo wykonywana, że wiadomo, jakie mogą być ewentualne skutki uboczne lub powikłania i czego się wystrzegać. Więc to chciałabym Was przestrzec przed tym i chciałabym Wam na ten temat powiedzieć, także link macie w opisie pod filmem. Natomiast no, też chciałabym właśnie poruszać tego typu tematy i dlatego u mnie przewijają się tematy z medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej na kanale, bo kosmetologia, no to nie tylko kosmetyki, to wiadomo w głównej mierze, natomiast chodzi mi o cały świat beauty i to, co się w nim dzieje i to jest totalnie normalne, że kobiety chcą się upiększać, chcą być piękniejsze, chcą się na coś decydować, tylko faktycznie nie ma takiego czasem rozeznania na temat tego, co jest ryzykowne, niesprawdzone, a co warto jest na przykład zrobić, że rzeczywiście jest już metodą bezpieczną i znaną. Ciężko jest się, zwłaszcza na początku, w tym połapać, nie jest to takie łatwe, więc chciałabym dawać Wam jakieś wskazówki, na co zwracać uwagę. Więc tutaj taka pierwsza wskazówka. Kortyzon krystaliczny nie jest najlepsza opcja. I mamy już wylewkę w mieszkaniu. Schnie i za 2 tygodnie będzie kładziona podłoga. Ja już pom, na razie włosy proste, jutro będziemy wyciskać skręt. Trochę poprawiliśmy kształt fryzury, zagęszczenie przy tych moich bidnych cieniznach, co powypadały. Więc widzimy się niebawem w kolejnym weekendowym vlogu, w kolejnym filmie. Cześć!